No i z Michurinem przyszedł karmić swojego Feliksa. No, Feliks już wyszedł naprzeciw. No, się pyta Feliks. O, jest Ilala. Michurin się pyta, gdzie ma swoją koleżankę Feliksa. A tu są obydwie. Aż. Antenki w górze lecą. Lola czy Lala? Lula. No ale ja korpusy mam, to ci mogę dać. Nie chcesz korpusów? No mówię, nie chcę tam, żeby zostawało. Ale to tam byśmy przy pralni dawali. Tam na tym włazie kanalizacyjnym, taki betonowy jest. Felix. Kiciulku. Niuniek. Tak, on to lubi. To tutaj musiałeś cegły wysypać, bo się koty zaczęły załatwiać. Tutaj kolega zasadził kwiatki. Co to, róże? Co to jest? Nie rozumiem. Pęcherznica? A czemu? No to od pęcherza. Co to będą jakieś kwiat pęcherze? No ale to chyba coś przypomina, może nazwa z wyglądu kwiatu, co? No kwiat jest rzeki. O, jest Felix z Lolą. No. A te panie z biura już jedzenia nie sypią tu im? No one w dzień tam lecą. To tam, ale tutaj na... Nie, po południu nie. No nie to, dają? To się po 15, przed 15 oni żerą tam. Ja im tak zdaję z litowki. Ale to one chyba nie dają, ale chyba przedtem dawały, co? Nie. Nie? Na weekend tylko ja biorę i im daję. One dają tobie na weekend? Tak. Aha. A tak to do rana ma im starczy. No tak, no myszy przecież złapią, nie? Felix potrafi całą mysz pierdolić, tak jak mówiła przyłożona. A przynoszą im myszy do biura? Przecież to ostatnio, w tamtym tygodniu. Przyniósł Felix i całą zjadł, bo im mlekiem powie. Się pytałem na drugi dzień, czy zgagi. Normalnie się uśmiałem. No, ale widzisz. Dają im tam w ciągu dnia, ale kot no do rana to zgłodnieje. Widzisz, on już jest. Mamy godzinę przecież, którą? 7:09. No przed 15 ostatni raz ich zjedzą. Nie, no to są głodne już o tej porze koty. No. Ale to jak się rąb na wieczór, to mówi przełożona rano nie chce jeść. Wiesz, on może jeszcze... Pójdzie gdzieś tam coś złapie, jakąś myszę, ptaszka. Nie? Oczywiście, że najedzony. A tu jest taras pana dyrektora. Pan dyrektor tu wychodzi na papieroska. Tu jest sekretariat. I tu jest ta część biurowa. A tu za sekretariatem drzwi są... oddzielające od oddziału numer 4. Czyli leci wzdłuż korytarz, później drzwi i oddział numer 4. No. Byłem tam u pana Władka i pan... Wkurzona była Mirka, że do niej dzwoniłeś. Ale... Znaczy, tylko słyszałem jak z Zygmuntem rozmawiała, a Zygmunt był obok mnie, ona nie widziała. No. No ale wiesz,
dzisiaj rozmawiali? Tak, dzisiaj tam, no po tym telefonie moim. Ale gdzie, przez telefon czy? Przez telefon rozmawiali. Czekaj, co skończę, porozmawiamy. No, to tyle by było. No, minęło kilka minut i wygląda, że Lala, czy Lola, jak to Michurin mówi, najadła się, bo przyleciała tutaj i o, jest kicia. No to tylko czekać, aż Felik przyjdzie. Gdzie idziesz, kicia? One lubią tu przysiadywać na schodach. Sobie siadają, kładą się i leżą sobie, obserwują. To też ich takie jakby ulubione miejsce. O, już widać. Chodź, kicia. Przestraszyła się trochę. Chodź, kiciulka. No to Felix może zaraz tu przyjdzie. Albo idą na polowanie tutaj. W te krzaki. Albo Lala. Według mnie to jest kot leśny, czy mieszany potomek kota leśnego, bo ma takie ubarwienie tygrysa, ale takie jasne, podpalane, brązowawe właśnie. Te leśne mają taki odcień. Przeskakuje przez parkan i idzie do lasu. Ona bardzo lubi chodzić do lasu. Dosłownie sama idzie do lasu na polowanie. Byłem kiedyś na spacerze, ona poszła ze mną. Tam jeszcze nasze koty chyba były. Jeden czy dwa. Nie, to zaraz się oddzieliła, poszła w las sama. Wołałem cię, tam nie reagowała. Także to jest kot, który lubi w lesie. Się czuje dobrze w lesie. Zresztą tutaj ten park cały. O, witam matkę Polkę. Nagrywasz? No. Taka blondyneczka od was się do mnie przyczepiła. Do zobaczenia. Do zobaczenia. A, że idzie Felix. Też idzie. Już się najadłeś? I gdzie pójdziesz? Felix, gdzie pójdziesz, kiciulku? Idziesz do Lali, tak? Kiedyś jeszcze, jak Michurin nie opiekował się Felixem i Lalą, a było tutaj więcej kotków przy tutaj przy ochronie tego budynku, to ja tutaj przynosiłem korpusy, rozdrabniałem i tutaj właśnie na tej płycie ciepłowniczej kanału rozkładałem i te kotki jadły. No i teraz też namawiałem Michurina, żeby tu dawać. No ale on jakoś nie za bardzo się kwapi. Nie wiem dlaczego. One lubią chrupać. O, widzicie? Ja mam sporo takich filmików, gdzie Felix tutaj właśnie z Lalą na schodach sobie leżą. No prawdopodobnie też tak lubią, bo to jest beton. Tu jest tak trochę odsłonięte. To słońce nagrzewa. I się kładzie w cieplutki, sobie leży. Nie, Felix? Powiesz coś, kiciuś? Powiedz coś. A, to powiesz? Ajajaj. Fiku miku powie. O. No, Felix je lubi wdzięczyć. No, gdzieś półtora miesiąca temu z Felixem było krucho. Z tego, co mówił Michurin,
Nie było go 3 dni. Wrócił po 3 dniach. Był w fatalnym stanie. No i schód. Także później jeszcze jakby dalej chód się zrobił, taki szkielet. No i Miczury mówi, że jest bardzo chory i obawia się, czy przeżyje. No zaproponowałem mu, że go do weterynarza trzeba zawieźć. Ale jakoś nie kwapił się. Coś tam pod nosem mruczał, że nie trzeba, czy coś w tym stylu. No i w sumie nie był u weterynarza, ale widać, że się wykaraskał z tego. Ale muszę powiedzieć, że ja 2 razy z Feliksem byłem u weterynarza. Pierwszy raz to u kastracji byłem z nim, a później byłem chyba gdzieś po 1,5 roku czy roku, bo się okazuje, że na prawym biodrze miał taką dużą gulę płynu, że fatalnie z nim było. Zawiozłem go do weterynarza, weterynarz mu to przeciął, to mówi, to 0,5 szklanki było tego płynu surowiczego z krwią. Także mu to spuścił, zdezynfekował, opatrzył. No i po 3 dniach już się tak dobrze poczuł, że nawet na drzewo próbował tam wchodzić. No i tylko rodziło się pytanie, co to się stało. No i tutaj można było tylko gdybać. Albo ktoś go uderzył, kopnął czy coś. A może samochód go potrącił. Nie wiem, chociaż Felix raczej taki ostrożny. Tam na drogę specjalnie nie wychodził. Także nie wiemy, co było. No ale wykaraskał się. Jest już dobrze. Zadomowił się. Potem później został przygarnięty przez biuro, bo wcześniej biuro go nie wpuszczało. On się sam zaczął wprowadzać do dyrekcji. Przez taras wchodził do pani dyrektor tam i na fotel, gdzie ona siedziała, jeżeli było wolne, to zajmował jej fotel. Albo na tych fotelach przy stole. A nawet kiedyś mówiła, że nawet na stół jej tam wskoczył. Chciał się położyć. No z tym, że ona nie mogła go tam akceptować, bo ma uczulenie na sierść. No to się przeniósł do dyrektora gabinetu naprzeciw. I tam u dyrektora na fotelach też się układał. No ale nie wiem, ale chyba też tam mu nie pozwolono na dłużej. No i ostatecznie panie z biura, są 2 takie panie, przyzwalają, żeby kotki, bo Lala się później dołączyła też, wprowadził ją i teraz oba chodzą codziennie, przed 7 czekają przed drzwiami wejściowymi do biura i wchodzą, o 15 opuszczają, a tak to są całe 8 godzin w pracy. Jak są panie, to leżą tam w biurze. Albo u jednej pani, albo u drugiej, albo jeden tu, drugi tam, na fotelach. Panie im tam karmę kupują, picie. Ja tam dozowniki przekazałem 2. Karmy, zdaje się. Także tam też mają. No i tak nie zamieszkały, ale pełnią tam, że tak powiem, służbę jako koty biurowe w godzinach pracy, a w święta, weekendy jako koty wolno żyjące na terenie DPS-u. O, proszę, jak ładnie śpiewa nam kos. No, pośpiewaj pół godziny, pół minuty, 15 sekund.
Gdzie on mi się schował? Próbuję go dojrzeć. A jest! A, ja ślepy. A tutaj. Tu jest nasz śpiewak. Niech pośpiewa trochę dłużej. Ładnie. Już przed czwartą rano zaczynają się śpiewy. I skończył się śpiew. Tak pięknie żarło, jak to się mówi w przysłowiu, i zdech. No ale dzięki mój za tyle śpiewu.